Słuchajcie, to, że jestem na tej wyspie, chyba nie wymaga żadnego komentarza. Okej, nie wiem, czy pamiętacie, ale we wczorajszym odcinku na tym kanale zszedłem do dziury. Tej dziury, w której brakuje bedrocka, były tam umieszczone tabliczki, że rzekomo coś się stanie. Ta, no i się stało, no bo słuchajcie, był na wyspie, o której mi nie mówił, więc na kanale AbraMC stwierdziłem, że hola, hola, odnajdziemy Bobiksona i wylądowałem przez tego frajera na tej wyspie. Co? Sam tu przecież. I dodatkowo, słuchajcie, ta wyspa teraz obrasta lawą z każdej strony, czy ty to widzisz, stary? W czasie rzeczywistym ona rośnie z lawą. Jakby to nie wymaga, słuchajcie, komentarza. No jeżeli oglądacie na bieżąco wszystkie odcinki, bo macie subskrypcję z dzwoneczkiem zaznaczoną, to wiecie, o co chodzi. Wiecie, że próbowałem Bobo odnaleźć, że szukałem tabliczek właśnie w tej wiosce, słuchajcie, tamtej opętanej, świerkowej i tak dalej, rozwiązywałem rebusy. I kiedy odkryłem hasło złożone z literek hyery, obyry, iny, e i powiedziałem słowo Herobrine, przeteleportowało nas tutaj. Problem w tym, że słuchajcie, rozbudowaliśmy sobie trochę tą wyspę. Są tutaj napisane różne tabliczki z jakimiś wyzwaniami, z jakimiś misjami, z rzeczami, które mamy zrobić. Natomiast w tej netherowej wysepce są napisane, słuchajcie, takie rzeczy, że rzekomo, nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi, ale rzekomo za jakiś czas znajdziemy miejsce. To jest to. Róbcie zadania, te, co były tam napisane na wyspie. A za jakiś czas znajdziecie miejsce, gdzie ofiarowywać będziecie mi swoje dary i może was wypuszczę z feluchy. Czyli słuchajcie, chodzi w tym wszystkim o to, że rzekomo za jakiś czas znajdziemy czy to dziurę, czy jakieś... Ta wyspa dalej rośnie. Co tu się... Co? Ta lawa dalej idzie? Nie mam pojęcia, ale słuchajcie, we wczorajszym odcinku w ogóle próbowałem zeskoczyć w dół i widzieliście, jak to się skończyło. Więc w każdym razie mamy niby robić jakieś zadania i potem będziemy je ofiarowywać i może nas ktoś wypuści, nie mam pojęcia. Zrobiłem w międzyczasie, słuchajcie, to jeszcze było na odcinku Bobo, generator kobla, bardzo dobry, który nic nie tra... O, mamy już dwa drzewka, więc słuchajcie, mamy już trochę lepszą sytuację tutaj żywieniową. Ale jakby ktoś z was nie wiedział, to przypomnę, że mamy do zrobienia farmę w kształcie litery H. Czyli no sami widzicie, jak wygląda H. Będziemy musieli zrobić taką farmę. Zrobić basen. Basen, można by powiedzieć, że tutaj mamy, ale tutaj... Piękny basen! Nie nazywajmy tego nawet basenem, bo ten ktoś się na nas obrazi. Prawdopodobnie jest to Herobrine. Zasadzić trzy drzewa na sobie, to w zasadzie możemy zrobić dzisiaj, tak szczerze mówiąc. Jeżeli nam tutaj sadzonki pospadają, to stary, moglibyśmy zrobić trzy drzewa na sobie. Więc okej, to by było git. Zrobić 64 chleby, zrobić 9 pochodni, zrobić drewniany dom do góry nogami, zrobić cukier. Dobra, ty, to cukier zrobię teraz, nawet w tym momencie, stary. Żeby już było odhaczone. Dobra, jeden cukier mamy, odkładam. Trzeba będzie go gdzieś umiejscowić. Nie mam tylko pojęcia, gdzie. Żeby ten gość nas wypuścił. Padła chyba sadzonka, tak? Mam sadzonkę, proszę. Obuduj wyspę drewnem, zrób 64 guziki i zrób 64 schody. Dobra, stary, to ja zrobię teraz, wiesz co? Co zrobisz? Stary, zrobię guziki. No, dobra, zrobiłem 64 guziki, więc słuchaj, mamy już tutaj... mamy jedno? Mamy już dwa, patrz, mamy już dwa. Wiesz co, ej, zrobię skrzynkę na nasze zadaniowe rzeczy, okej? Okay? Tak mi się wydaje, że tak będzie najlepiej. Patrz, tą skrzynkę umieścimy sobie tutaj i tutaj będą nasze zadaniowe rzeczy, okej, okay, w ten sposób. Dobra, więc moi drodzy, jeśli jesteście ciekawi, jak to się rozwinie i jeśli macie jakieś wytłumaczenie, jak doszło do tej porypanej sytuacji, że przez tego smarkacza tutaj gnie, to napiszcie... Napiszcie w komentarzach i subskrybujcie kanał, najlepiej dzwonić, bo codziennie są tutaj filmy o godzinie 7 rano na kanale Abra Minecraft o 15, a u Bobo o 19.35, więc warto być ze wszystkim na bieżąco. I pamiętajcie, żeby wpadać kończy w pierwszą linijkę opisu, czyli na stronę www.abra.et, bo jest to mój sklep z gadżetami, gdzie możecie zakupić taką kozacką koszeczkę Abra Team i właśnie godnie reprezentować Gunkabery. Są także do zakupienia, słuchajcie, maseczki wielorazowego użytku z mikrofibry. Macie kody zniżkowe na maseczki w opisie, jeżeli chcielibyście sobie tanie zakupić. I pamiętajcie, że od 99 zł na sklepie jest darmowa dostawa kurierem, czyli oszczędzacie kilkanaście złotych, jeśli po prostu, no, będziecie mieli darmową dostawę. No, a ją macie, jak macie zamówienie za 99 zł. Więc zapraszam, bo są rzeczy dla dzieciaków, są rzeczy dla starszych, bo są teraz już różne rozmiary. Są bluzy z kapturem, bez kaptura, koszulki kolorowe, nie tylko białe i czarne. Są także poszewki na poduszki i kubeczki. A tymczasem, stary, mam wrażenie, że ta... Co? Stary, tej lawy przybywa.
Niemożliwe. Ja, ale ja... Nie, no to są jakieś... Dobrze, stary, róbmy kolejne zadania. Mieliśmy zrobić farmę. Wykopaliśmy tego drzewa. Możemy z tymi drzewkami zrobić, jeśli dobra, chcesz. To zróbmy z drzewkami, tylko że szkoda... trochę mączki kostkę. Masz mączkę? Do, ale to czekaj, to porozwalajmy najpierw, stary, te drzewa, żeby tutaj dostać jakąś kolejną tego. Jak chcesz, to ja mam dwa sadzonki przy sobie. Dobra, to ogarniemy, ogarniemy. Ja tutaj zacznę, stary, wykopywać więcej tego dirta. Musimy zrobić farmę, tak? Było tak powiedziane, że mamy zrobić farmę w literze H, w kształcie litery H, więc zróbmy ją. To nie musi być duża farma, no bo litera H nie jest jakaś monstrualna, umówmy się, no chyba... No chyba nie było powiedziane, że ma być taka albo taka, nie? No, nie było powiedziane. Kop tak, żeby stare dirta nie stracić, nie? Nie, on nie spadnie, bo ja już tutaj robiłem wcześniej koble od dołu. Dobra, to wobec tego czekaj, ja tutaj zrobię takie schodki, żeby dało się jakkolwiek wyjść. Tylko to woda, żeby wiesz, żeby nie przeszkadzała. Dobra, to poczekaj, ja mam i tak... Czy... Nie, to zabieramy stare tą wodę, zrobimy na górze gdzieś jakieś źródełko. Ja mam tutaj... Ja mam tutaj... Wziąłeś, czy postawiłeś? Ja mam trzy wiaderka, typie, ja mam trzy wiaderka. A, okej. Okay. Dobra, zrobimy w ten sposób, zrobimy stary w ten sposób. Dobra, i teraz tak, robimy podwójne źródełko wody. No. Okej, w ten sposób, dobra, działa. Okej, biorę kolejne wiaderko, dobra, działa. I teraz tak, musimy zrobić faktycznie to w kształcie litery H. Więc na początek, czekaj. O, kurde, a to ty wyrosłeś, dobra, to nie psuj go. Mamy trzy na sobie, nie? Dobra, to nie w tym miejscu, stary, rozwalmy to. Nie w tym miejscu róbmy, zrobimy w innym miejscu. Stary, to może lawy na... Wow. Co? Ono jest duże, stary, to może lawy. A w którym miejscu? Nie będę tego komentował. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej. Dobra, tutaj trzeba będzie zrobić przerwę, więc słuchajcie, zrobimy to w taki sposób, aby to się jakoś wyróżniało. To postawimy, słuchajcie, tutaj... nie chciałem to. Postawimy, słuchajcie, tutaj deskę. Dobra. Okej, teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I teraz tak, raz, dwa, trzy, cztery. Okej, cyk, 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 cyk. Cyk, jak dobra. Idzie? No robię stary farmę w kształcie litery H, tylko pytanie, dobra. Czy to ma być taka mała, czy ma być większa, bo ja tak szczerze... Ja bym zrobił mniejszą. Jak mniejszą? To ten ktoś się na nas obrazi, stary. No to dobra, to taką jak zrobiłeś. Patrz, coś takiego myślę, że całkiem git, nie? No, może być coś takiego. Tylko teraz tak, trzeba to stary nawodnić. Tylko pytanie jak? W jaki sposób? No właśnie nie wiem, czy od dołu chcemy jakoś ją nawodnić, czy w jaki sposób? Może a może, ej, bądźmy cwaniakami. Nie używajmy stary tej farmy, tylko zróbmy ją. Patrz. No stary, genialne. Genialne, po prostu absolutnie stary, genialne. Potrzebujemy więcej nasion. Ale co gdyby, patrz, obczaj to. Zasiać. Zasiać. Okej. Okay. I teraz ale zrobić też mamy kolejne zadanie, żeby zrobić 64 chlebki. Ale patrz o co chodzi, stary, patrz o co chodzi. Zrobimy tak, że posadzimy, wlejemy tutaj wodę, przede wszystkim wleję tutaj wodę. I teraz tak, posadzimy tutaj normalnie zboże, tak jak powinno ono być posadzone. I wówczas jak wyrośnie, zabierzemy tą wodę, czyli zostanie sama litera H. I olejemy tą farmę raz na zawsze. Nie będziemy w ogóle stary jej używać. Tak w ogóle. No to można tak zrobić. Ale będziemy sobie korzystać jedzeniowo z innej jakiejś farmy. Tylko po prostu chodzi o to, że teraz to nie przypomina litery H, dlatego że jest ten kobel. Więc tak jak mówię, musimy stary tutaj zasiać. Musimy tutaj zasiać, żeby ona cała była urośnięta. No, co? Mam jeszcze 6 mączek kostnych. Wystarczy mi jeszcze na jedno? Tak, wystarczy. Dobra. No. Dobra, to raz, dwa, trzy... Biorę na tych żyznych, słuchajcie, żeby tutaj to szybciej trochę szło. Okej, i patrzcie, jak to wyrośnie, to zbierzemy to. Jak będziemy mieli więcej, to po prostu zasadzimy tutaj całą tą literę H. Poczekamy, aż to wszystko urośnie. I wówczas, kiedy tutaj na każdym z tych bloków będzie wysokie już zboże, zabierzemy tą wodę, zabierzemy tego kobla, a zboże nie zniknie. No bo ono nie wyparowuje. Czyli my te zadania tak jakby musimy zostawiać. Nie, że zrobiliśmy i kasujemy, tylko żeby zostały. No chyba, tak to zrozumiałem. Na tamtych tabliczkach było napisane, że znajdziemy miejsce do ofiarowywania, więc pewnie niektóre rzeczy, tak jak na przykład cukier, czy te przyciski, będziemy mogli stary zrzucić gdzieś. No. Albo spalić gdzieś, albo oddać gdzieś do jakiejś skrzynki. Nie mam pojęcia, ale te niektóre rzeczy, jak na przykład to drewno, no to... Wow. Co ty tam robisz? Okej, okay, to... Nieważne. To w każdym razie będziemy musieli chyba zostawić, więc dobrze. Musimy obudować... A jak to podoba ci się? Fajne. Kozak, czyli co? Mamy odhaczone kolejne zadanie. Tak.
guziki. Obudować stary drewnem trzeba. I trzeba zrobić pochodnie. Czyli stary, czyli tak, jeżeli mamy zrobić pochodnie, potrzebujemy węgiel drzewny. Czyli trzeba zrobić tak. Okej, czyli piecyk, dobra, wyląduje sobie tutaj. I teraz tak. Mam trochę drewna. To wrzuć, niech się nam tutaj przepala. Trzeba zrobić 9 pochodnie, czyli trzeba przepalić 3 klocki. Dobra, raz, dwa, trzy, żeby też nie zaszaleć za dużo, bo to bez sensu. I tylko obudować wyspę drewnem. No. Mam pomysł, żeby na początku, jak to drewno nam się, znaczy patrz, jak pierwszy nam się zrobi, to użyjmy do tego i teraz będzie lepiej. Dobra, w porządku, to niech będzie. To wobec tego dołożę tutaj to trzeba nam kolejnego klocka drewna. No, to wziąłeś wszystkie. No to ty spaliłeś już, ja nie wierzę w to. No nie spaliłem, węgiel stary, ty zebrałeś. Potrzebujemy jeszcze, ziom. Ej, no jeszcze jakiś klocek drewna potrzebujemy. Ale to ich było przecież 10. No ale ja je przerobiłem na deski, bo chciałem już obudowywać. No ziom! Ty żeś odwalił? Dobra, cichutko. Nikt nie zauważy. Mam jedną mączkę, stary, nie nikt, nikt nie zauważy. Jaki dzban? Nikt nie zauważy. Szybko dawaj tutaj. Dobra, myślisz, że ktoś to stary zauważy? Nie, no skądże, nie? Nie, no mnie się wydaje, że nie ma w ogóle możliwości. Po prostu, tam w środku nie ma deski, tam w środku jest drewno normalne, nie? Tylko wiesz co, ja bym zostawił ten jeden węgiel, weź dwa może, bo w razie czego, żeby... Dobra, nie przesadzajmy, robię pochodnie, mamy 12 pochodni, okej, odkładam stare pochodnie tutaj, mamy kolejne zadanie zrobione, więc jest całkiem git. I teraz tak, trzeba obudować całą wyspę drewnem, ale jak wyspa nam się będzie rozbudowywać, to trzeba będzie to jeszcze bardziej Ale obudować drewnem, że mur, czy że podłogę? Chyba, nie wiem, może to i to. Ale to stary, to wobec te... Czekaj, no to się robi skomplikowane. To może basen teraz zróbmy, jedna tabliczka cała będzie zrobiona. Dobra, to tutaj, okej, to zróbmy basen. Faktycznie zróbmy teraz basen. Tylko nie jakiś też wielki. Nie no, ale ta... O kurde, jaka ta... Lawa jest duża, stary, teraz. Co? Dlaczego to się tak rozrasta? Jak to... Ale nie, stary, bez jaj, jak do tego dochodzi? O co chodzi? Co tu się dzieje? To są po prostu stare jakieś jaja. Dobra, robimy drewniany basen, stary. Full wypas robimy. A może my jesteśmy tak wysoko, że nam się to nie wczytuje, a teraz naprawdę tam jest już na dole ta lawa wszędzie. Nie, bo ja jeszcze widzę wodę, stary. Ja jeszcze widzę wodę, nie? Więc ja naprawdę, stary, nie rozumiem. Ale dobra, dawaj, robimy ewidentnie basenik tutaj. Okej, drewniany. Drewniany basen! Czemu drewniany? Rozwalaj to, ma być full wypas, żeby ktoś się na nas nie obraził. Dobra, robimy teraz tak. Tak. Okej, teraz w ten sposób i tutaj trzeba furteczki. Furteczki, czekaj, ja zrobię tutaj furtkę. Czemu furteczki? No żeby było full wypas, byku, nie? Patrz. O nie, już bym pomylił. Dobra, w ten sposób, okej, cyk. Dobra, jedna furtka, cyk, druga furtka. Patrz, będziemy stary mieli takie wejście full wypas, że o. I gitara. I teraz tak, z drugiej strony widzę, ej, fajnie to robisz, fajnie, podoba mi się. No, tutaj trzeba żeby będzie tak tylko... elegancko wyglądało. Tak, tylko żeby tutaj jeszcze było jakieś sensowne przejście. Zrobimy to, słuchajcie, w ten sposób. Dobra, cyk. Tutaj zrobimy, słuchajcie, cyk. Okej. Dobra. Ej, dobra, spoko. I teraz trzeba zalać to dużą ilością wody. Ja mam tutaj 3 wiaderka, więc teraz tak, od góry Nie, najpierw zalejmy od dołu, stary. Najpierw zalejmy od dołu, żeby nam się tutaj to nie bagowało. I będziemy mieli kolejne wyzwanie zrobione, stary. Nice, i cała jedna tabliczka będzie już zrobiona. Dobra, wylewam wodę teraz z góry. Okej. Okej. Dobra, stary, mamy basen, czaisz to? Ło, ale fajnie. Tutaj bym tylko to skopał. A to w ogóle możemy... A nie, to już ciężko. Ej, zrobić 64 schodki. Ile masz kobla przy sobie? Ja, ale to mają być drewniane czy zwykłe? Obojętnie jakie. Aha, no dobra, to ja mam przy sobie, stary, 2 staki. Ja mam pół staka, to masz. Czekaj, ja już zrobię te schodki. Mam już 40. Okej, ale nie, na pewno jest powiedziane, że byle jakie? Tak, no jest... Zrób 64 schody. Dobra, to robię. Okej, 60... Dobra, mam 64. To dobra, czekaj, teraz i tak. Chwila, nie mamy obuduj drewnem, mamy cukier, drewniany dom, o kurcze. To ciężkie będzie z tym domem. Czyli jeszcze nic nie zrobili. A, zrobiliśmy misję, ale też nie skończyliśmy tej tutaj farmy. Więc dobra, wobec tego ja to po prostu odłożę, stary, nie możemy zepsuć jeszcze żadnej tabliczki. Co jest tu nie tak? Ale co, w którym? W tym H. No, że tutaj jest kobyl i woda, to nie wygląda jak H w ogóle.
przez tego kobla i wodę, trzeba będzie to zepsuć, jak one wyrosną. Dobra, chyba, no, więc moi drodzy, jeśli macie jakieś pomysły, jak to zrealizować, aby, no, jakby jak najszybciej się stąd wydostać, bo ja rozumiem, że kiedy zrobimy wszystkie zadania, to wtedy będziemy w ogóle mogli wyjść. To słuchajcie, piszcie w komentarzach, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, bo na tym kanale Abra Games macie codziennie filmy o 7 rano, na kanale Abra MC o 15, a u Bobo 19:35. No, więc dzwoneczkujcie, lajkujcie, subskrybujcie i wpadajcie w pierwszy link opisu, czyli na stronę www.abra.it. Jest to mega ważne, bo możecie zakupić sobie takie kozackie koszuleczki Abra Team i po prostu godnie reprezentować tym Abro. No, bo macie tam bluzy z kapturem, macie koszuleczki, kubki, nawet maseczki, jeżeli chcielibyście wielorazowego użytku, które można prać, prasować i tak dalej, więc no, warto obczaić, a tymczasem my spadamy i... I robimy dalej tutaj całą wyspę. Wiesz, że to wszystko jest przez ciebie. Siedzę tutaj przez ciebie.